Nie tylko ja widziałem to zajście, widziały to zajście setki osób, zaproszeni goście, oficjele. Całe to zajście udało się też nam bardzo dokładnie sfilmować. Otóż uroczystość przebiegała bez zakłóceń przez kilkadziesiąt minut, może przez pół godziny, aż do momentu, kiedy na scenę wyszedł ambasador Izraela. Podczas jego przemówienia grupa młodych ludzi z Federacji Anarchistycznej rozwinęła transparent z hasłem nawołującym do zaprzestania wojny w strefie Gazy. Wówczas do nich podszedł mężczyzna, no i wywiązała się bójka. Muszę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że to nie anarchiści rozpoczęli tą bójkę. Zostali oni przez wspomnianego mężczyznę zaatakowani. Całą grupę próbował rozdzielić prezydent Poznania Ryszard Grobelno oraz wiceprezydent Poznania Maciej Frankiewicz. Zajście trwało kilkadziesiąt sekund. Wiem, że trójka anarchistów została zatrzymana przez policję. Niestety nie udało mi się ustalić, kim był ten mężczyzna, który do nich podszedł. Miał na głowie jarmułkę, ale przewodnicząca poznańskiej gminy żydowskiej Alicja Kobus nie potrafiła stwierdzić, kto to. Przemówienia grupa młodych ludzi z Federacji Anarchistycznej rozwinęła transparent z hasłem nawołującym do zaprzestania wojny w strefie Gazy. Wówczas do nich podszedł mężczyzna, no i wywiązała się bójka. Muszę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że to nie anarchiści rozpoczęli tę bójkę, zostali oni przez wspomnianego mężczyznę zaatakowani. Całą grupę próbował rozdzielić prezydent Poznania Ryszard Grobelno oraz wiceprezydent Poznania Frankiewicz. Zajście trwało kilkadziesiąt sekund. Wiem, że trójka anarchistów została zatrzymana przez policję. Niestety nie udało mi się ustalić, kim był ten mężczyzna, który do nich podszedł. Miał na głowie jarmułkę, ale przewodnicząca poznańskiej gminy żydowskiej Alicja Kobus nie potrafiła stwierdzić.